No nie, chyba raczej tak urnąłem, Tomek, kurna! Zobacz, urno! Cześć, siemaneczko! Witajcie, z tej strony Krzychu. A mamy dzisiaj 30 marca roku pańskiego 2021. Dzisiaj będą siewy, piękny marcowy poranek. A wy zobaczcie, idziemy sobie czyścić siewnik. Dziadek ostatnio siał, zapomniał wyczyścić do końca. Słuchajcie, i teraz idziemy sobie po bateryjkę. Za bystro zapomniałem. O, widzicie takie baterie do wszystkiego systemu. O tym może później. Zobaczcie, otwieramy. Ciągniki, samochód. Mamy baterie. I możemy sobie zabrać. Wyciągnąć resztę zboża, która gdzieś tam nie została wyczyszczona i została nam z jesieni. Zawsze robiłem to takim skrzydełkiem. Skrzydlakiem tak zwanym. A widzisz, jeszcze nie pomyślałem o końcówce tej cieniutkiej. Ale zobaczymy, może wyciągnie z grubsza tak. No to przynieś końcówkę jeszcze. Zostało z zaprawą. Niewyczyszczone. Skrzynia brudna. Nawozy, zobaczcie, nie mogę wjechać na pszenicę posiać. Bagno jedno wielkie, brak meloracji. Taki rok. A my dzisiaj, zobaczcie, będziemy sieli mieszankę na początku. Nie czyli w czystym siewie też, ale będzie to pszenica Arabella i jęczmień Avatar. Dlaczego właśnie tak? Avatar bardzo fajny jęczmień. Przede wszystkim super plonowanie, ale też odporność na choroby. Do czego zmierzam? Jest to też wczesny bardzo jęczmień. Musiałem dobrać, szukałem, był problem w tym roku z wczesną pszenicą. Ale Arabella jest bardzo wczesną odmianą i pasuje właśnie do tego jęczmienia. Także to sobie pozamiatamy, przemieszamy razem współ do kupy, że tak powiem, żeby było jęczmień z pszenicą, część materiału i będziemy siać. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz odkurzać siewniczek. Zobaczcie, jak to działa. Siedzi z krzydełkiem, teraz sobie odkurzaczykiem. To powinno być zrobione na jesieni, gdzie teraz. No i dobra. Mamy odkurzone. Teraz sobie odepniemy. Cyk. O. I wysypiemy na płytę gnojową. Mogę zakładać ją na przykład z odkurzacza tutaj, nie? Taki bajer. Już większość tak sprzętów ma. Także, ale może o tym następnym razem. Ma być siew, będzie siew. Nawozu sporo na kukurydzę udało mi się rozsiać. Jeszcze na lucernę. Będę siał, zobaczcie, ultra piątkę. Część konkali na kukurydzę. I tam jest podszewa czy saletra, mocznik w stodole. Już, jak wiecie, nowy mocznik z inhibitorem, czy jak to tam się nazywa, żółty taki. Może będziemy jeszcze siać, to pokażę. Niby teraz tylko taki będzie dozwolony. Z samego sprzątania nie będę wam kręcił, bo zobaczcie, robię to projekt z szczotką. Kukurydza do siewu czeka. Zobaczcie, zakurzyła mi się tutaj worki. No ale nic to, żaden problem. Zmieniliście, no zobaczcie, lokalizację na jedno klepisko. Tu łatwiej było posprzątać. Większość mocznika została, został tylko ten właśnie, o którym wam mówiłem. Inhibitorem, dobrze powiedziałem. Ureazy. Limus Pro.
Swoją drogą bardzo drogi, 1800 zł. Nie będę tu rozdzierał, ale bo ich nie widać. Zobacz, on jest żółty w środku. Zrobię wam dziurki. Znaczy taki żółty jest. Na razie na boku, później włożymy we worki. Zobaczcie, tak wygląda Arabella. Bardzo grube, jak na wiosenną pszenicę. Bardzo wczesna. Tutaj na razie, gdzieś tutaj. Zobaczcie na worku. Jest pół metra. Tak. Mieszankę później śrutujemy cielakom. Także tej mieszaneczki też mi jest potrzebne. Pokaż worek mi. Zobaczcie, ile dostał wyróżnień ten jęczmień. To zobaczymy, czym zaprawiany. Certicorem 50 FS. Tybukonazolem. Zobaczymy właśnie ten. O, tu też zobaczcie, mamy Arabella. To jest zaprawiany nawozem Dr. Green Time. Nie wiem, co to znaczy. Co to jest? Certicor 50 FS tybukonazol. Jak widzicie, jesteśmy już na polu. Gdzie nasz awatar i nasza Arabella będą rosnąć. Na pewno z wielu z was już wcześniej siało. Wiem, że Krzysztof Agrokuzyni owiescy już sieli dawno. Ale na jęczmień, no Grześ Mardowski też siał dużo wcześniej ten browarny, ale u niego różnica temperatur między moim polem a jego polem na pewno jest duża, bo on dolnośląskie, a my mazowieckie, no to gdzie? Robert, to był taki płaski, złapałeś go? Idę go zobaczyć. Wczoraj kamienie były zbierane, słuchajcie, ale gdzieś został taki jeden płaski. Uprawiałem, chłopaki nie zauważyli. Tu cieciliśmy kukurydzę na ziarno, dlatego tak widzicie tych pozostałości. Była mocno połamana przez dziki, przez wiatr. Z racji, że był późno cięte, naprawdę miałem duże problemy z zaoraniem, chociaż pług porządnie kryje. Pchało gdzieś to wszystko. Na kombajny stanął i na miejscu taki prysznic porobił, to naprawdę był kłopot. Resztę będę się starał dograć wam z siewu jęczmienia. Będziemy sieli też po takim innym polu. A zasiejemy innym traktorem, żeby było innym siewnikiem. Żeby było trochę tego, słuchajcie. O, deskorolka jakaś chyba. Nie. Chyba boczek od drzwi od jakiegoś auta. Oj, mrówki są pod spodem. Nie wiem, kto to tu wyrzucił, ale uszczelki. Tak, widzicie, tutaj kawałek jakiś od drzwi wisiały u mnie w kukurydze. Jakiś dziad powiesił. Jak to Szoko powiedział, jakbym zapał, to bym nogi z dupy powyrywał. Pozdrawiamy Konrada. Dziadek jak zwykle wyjdzie zobaczyć, czy żadna graczuszka się nie zapchała. Siewik, jak wam wcześniej powiedziałem, swoje lata ma, ale w kondycji jest, uważam, bardzo dobrej. Nie wiem, kiedy ten film wyjdzie, czy połączy go z jęczmieniem. Mam nadzieję, że też już macie posiane 60 salata, zobaczcie. Czyli muszę dokupić szybę do tych drzwi. Nie wiem, kurczę, pytałem, w domie nie mają. Chyba do producenta gdzieś muszę uderzyć. Odbojnik się skończył i się wybiły. W ogóle, słuchajcie, historia, bo te dwa tutaj są nowe.
jak było, nie wiem, czy kto z was pamięta u mnie pokazy Kuboty, tiry zwoziły maszynę tą drogą, były takie słupy niskie jak tamte widzicie i kosiarka ta duża była na tirze postawiona dyskowa do góry, zawadzili o linkę i przewrócili te dwa słupy. Także przyjechał facet z awanturą, ale no powiedział do technika, który przyjechał z jakimś tam do nas pretensjami, jaka powinna wysokość być? 4,5 metra, a ile było? No i gość uciszył się, ogon podwinął i pojechał sobie. Przyjechali, założyli te dwa słupy. Muszę wam powiedzieć, że teraz naprawiałem. Może szkoda, że nie nakręciłem. Wieżę od wyciągu do obornika kupiłem całownik hutniczy, bo stary miał 16 lat, już się to nie zrobił tak kątem prostym, tylko zrobił się tak. Wózek wypadał, wymieniłem, to już przez 3 miesiące jak wymieniałem, czy 4, już dwa razy naprawiałem go, bo się z powrotem wychylił po 4 miesiącach jak tamten. Na dół, musiałem kątowniki pod. Taki materiał teraz w Polsce robią. I w sumie nic dziwnego, że te maszyny, które są wykonywane przez prywatne firmy jakieś niektóre, tak się sprawiło, a nie inaczej, bo wszystko się gnie i łamie, pęka. Dobra, słuchajcie, my będziemy tu zasypać, siać. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Dobra, panie. Może jeszcze trochę? Nie, jest... dobra, okej, jest teraz. Starczy? Dobra. Tomkowi do serwera. To my już mam. Z Tomkiem startujemy. Dobra. Krzysiu. I raz, i dwa. Pierwszy. Dobra. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Nie, no chyba raczej tak urnąłem, Tomek, kurda! Załamasz urną! Jedziemy na badę! Ci pomogę! Urgnąłem! Daj na rękę! Zobacz! Chyba, że mi pociągniesz! Wpadłem! Nie, zobacz, wpadłem całkowicie! Co się uda? O kurwa, znaleźłeś! Może jak ciągnik! Nie, ja też się topię! Poczekaj, to wali nawóz, żeby... Stoj! Dobra, słuchajcie, siemy. Nasz jęczmień awatar. Zobaczcie, wygląda przez tym siebie innym siewnikiem, żeby zobaczyć, jaka to będzie różnica, czy to źle. Prawda. Zamykamy tutaj chwilkę, założę prawie braj. Na głowę założę. Jedziemy? Jedziemy. Będzie słabo słychać, bo słuchajcie, wiatr na kurza. Zaczyna pryskać deszcz, a my sobie na siewniku, taka to oto rozrywka. Kg, można by 160 myślę, ale siejemy 170 kg na hektar. Będę miał też porównanie, jak tym siewniczkiem idzie. Mewy przyjacieli. Morza nie ma. Blisko bynajmniej. Jakby to Jarek powiedział, pole elegancko uprawione. Tego. Chciałem nawóz, to wpadłem po kolana. Heca była jak... Robert się śmiał, że po dużego pójdzie i po linkę, żeby wyciągnąć. A, bo się wyprzyłeś, tak? Tak, no ręcznie żeśmy sieli. Czyli kamera prawie z głowy spadła. Robi krótkie takie ujęcie, bo obiecałem, że wie, że będzie. Dlatego też wiesz. Także słuchajcie, my się bierzemy za sianie. Tym pięknym akcentem kończę film na zakończenie ciał wiosennych. Bierzemy się dalej na rozsiewanie nawozów na kukurydze. Trzymajcie się. Tak jest. Do zobaczenia.